Siemano, z tej strony przemęczony i przepocony Mati. Miałem okazję trochę pojeździć, wy dopiero zaraz to zobaczycie. Trafiłem dzisiaj na Puławy, wracając z Lublina. Chciałem nagrać wam opinię a propos skateparku. Za dużo trików nie nawrzucałem, bo jednak dla mnie godzinka, półtorej jazdy to jest maks, co dzisiaj osiągnę, zwłaszcza, że niezbyt powinienem jeszcze jeździć, bo dalej leczę kolanko. Tak więc zobaczycie kilka triczków, pokażę wam cały skatepark, to będzie moja osobista recenzja skateparku, tak więc zapraszam do oglądania. O, dobra, jest prędkość, dam radę. Mówiłem, że zrobię. Kurwa! Wyszedłem, już wiedziałem, że na tym stoję. Gapisz mi się na bebech? Mogli tu w sumie pyknąć jakiś kuterek, transferek albo coś, ale zgaduję, że po to, żeby furtka tu była, ale w sumie furtkę można było dać tu, ale pewnie to wiąże się z budżetem. No ale dobra, zaczynając od rogu, bo wiadomo, mamy całą tą część, ale mamy też alejkę, mamy tu dwa mini mureczki w dół. Tu mamy tą przeszkodę, na której widzieliście, że robiłem backflipy, taką łamaną. Można fajne manuale, można fajne grindy. Mały flatowy mureczek, spoko. Tu można przejechać górą, przejechać dołem z jakimś zahaczeniem na grinda, pojechać dalej. Tu spoko jest do wjazdu na 50-50, albo na kliku na domku, który już też wykonałem. Jedziemy dalej, dwa cyce. Wszystko oczywiście wokół skateparku samego się dzieje, nie? Uwaga, czy się nie zabije? Skręcamy sobie w prawo, dalsza część tej alejki. Tu mamy bardzo ciekawego raila z przedłużeniem. Wbijamy się, jedziemy jak najdalej i schodzimy na jakieś grindy raczej, bo nie wyobrażam sobie zejść tutaj z lip slida. Tu znowu drugi domek, trochę chyba mniejszy. Albo taki sam, spoko, można by było tu dać jeszcze dwa niskie mureczki w dół, ale to bez wymagania. Tam trochę ostrzejszy kłoterek, no i z drugą strony można to samo, można właśnie triczek w bank. Czego się gapisz? To jest część ala bowlowa, na której nie miałem okazji pojeździć. Duży double set z railem i dwoma murkami London. Tu mamy piramidkę dużą, piramidkę małą, raila flatowego. Już pokazuję wam tamtą część. Tu mamy najazd na wybitkę z hydrantu, której też nie miałem okazji popróbować. Jesteśmy teraz na głównym podejście, że tak powiem, na dużym podejście. Tu są dwa kłoterki, jeden z copingiem, drugi bez. Fajne do wjazdu na piramidę, czy to w dół, czy to właśnie na piramidce z boku. Tu można te boki potraktować jako murki flatowe, tu i tu. Dużo jest właśnie takich dziwnych mureczków, takie coś. Niby ok, ale w dół, ale przy końcu jest zakończony. Tu niby murek jest z boku, że można by było się wbić. I ten, ale przy końcu jest jakby takie kłoterowe coś. Dwa raile w dół przy czterech schodkach. Tu jest alarm też manual padzik, jakby ktoś chciał tak polecieć. Wulkanik, wydaje się mega spoko. To drugi kłoterek i taka ala Barcelonka przy schodach. Spoko, w obie strony można to porobić. Mamy też schodki, Londony. Murek na obie nogi w dół. Właśnie ziomal przeszkodził nam, żeby go zobaczyć. Tu jest kłoterek, drugi analogiczny tutaj. Tu jest kolejny rail w dół i rail z wybitki. Na ten rail z wybitki, jak widzieliście, tylko z prawej strony się wybijałem, z lewej nie mogłem, no bo też przez kąt najazd chyba. Stamtąd by trzeba było zjechać, tu podjechać, odepchnąć się i dopiero wtedy. Bo idealnie najazd na to by się stąd nadało, ale każdy, kto wyjeżdżał z góry kłotera, wie, jak szybko się jedzie potem. Trochę brakuje mi wybitki do murka, nie?
Tak jak tu mamy raila, to ten murek można było też dalej pociągnąć i byśmy mieli fajny, bo tutaj to nikt raczej z wybitki na nim nie pograinduje. I szczerze chyba nie widzę żadnego takiego murka z wybitki. I taki murek niby jakby wzdłuż czegoś, to znowu widać, że tu jest coping, więc ciężko by było tak zejść z bok, więc takiego bezpośrednio płaskiego też nie widzę, więc coś kosztem czegoś. Jeżeli ktoś chce przegrindować do końca kłoterek, no to ma idealnie, bo ma coping do końca, ale ktoś chce pograindować ten murek i zejść w bok, to ciężko by było na przykład jakimś five'o albo nose grindem to zrobić. Tu niby coś takiego jest, ale coś czuję, że jakby ktoś po tym grindował, to by go mogło przechylać do tego. Ale z drugiej strony zajebista przeszkoda, żeby wkleić się tu na nose slide'a i takim blancikiem zejść w to, nie? Mureczek w dół, ale nie wiem co to, barcelonka na obie strony, chociaż ta jest dużo bardziej stroma. Tu jest basen, basen w kształcie O. Fajne, fajne, podoba mi się to, tam ten dolny pokład, że tak powiem, tu można by było fajnie pograindować, ale wuja już wam nie pokażę, bo wuja zbytnio zmęczony, bo 2 godziny jazdy to jest max. Dobra, mamy tu railika flatowego, w sumie wysoki, na S jest tutaj z tego małego bęczka, można, ale dość trudno. Z drugiej strony jest ciężej na niego najechać, bezpośrednio tego raila ciężko robić w jakiejś sekwie, chyba że jedziesz po prostu z ziemi, grindzik, wykrętka grindzik. Tutaj mamy tą jeszcze kolejną małą piramidkę, naprawdę dużo tu piramid, jak na cały skatepark 3 piramidy, no to chyba sporo w sumie. To też można potraktować jako ostrą piramidę, na przykład leci stąd flipa aż tam i wsiu, w dół, ale to może być harpagańskie, ale ktoś może to zrobić. Tu jest mały flatowy mureczek, tak z czapy, chyba zbytnio nikt na nim nie jeździ, ale spoko jest do sekwy, na przykład zrobisz coś na murku w dół bądź na railu i se lecisz tutaj, bo tak naprawdę właśnie to chciałem powiedzieć, że tu ciężko z jakimiś sekwami, bo jak robisz coś z tej sekcji, to nie ma zbytnio gdzie pojechać, no bo co, ze schodów widzicie co, jak wygląda. Przejazd przez to spoko, chyba że przejdziecie przez to naprawdę długim łukiem na piramidę, ale to już jest dość duża wycieczka, nie, albo jakiś grindzik tutaj na kłoterku, ale też jak zrobicie raila w dół, no to ciężko będzie tu się załapać. I to samo z tej części, robicie murek czy schody w dół, to tak naprawdę albo znowu musicie tam lecieć, albo na tego kłotera, albo w górę i dopiero tam jakąś sekwę, ale to widzicie jak ciężko tutaj wyharpagani. Tu mamy też bardzo fajny, długi mureczek, jakby ktoś chciał naprawdę przegrindować spory mury. No i chyba wszystko co trzeba było wam pokazać, pokazałem. Już mogliście pooglądać mnie jeżdżącego z gołym sadełkiem na wierzchu. Co do samego skateparku, bo przydałoby się teraz rzucić własną opinię. Powiem wam szczerze, że uważam go za naprawdę fajny park. Naprawdę bardzo dużo rzeczy jest i to jest coś, co uważam, że w Warszawie w Mazowieckim brakuje skateparku, gdzie jest naprawdę wiele rzeczy, gdzie nie jedziesz dla 2-3 przeszkód, tylko gdzie jest wiele przeszkód, więc pod tym względem naprawdę dobrą opinię mu daję. Z drugiej strony bardzo trudno tu pojeździć z taką sekwą. Niby ta alejka wokół, co ja wam pokazywałem, to da radę tam trochę posiekać streetków, ale to są bardziej streetowe, no bo to murek, 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 wykrętka, domek. No ciężko. Ale tutaj na tym górnym i dolnym pokładzie, tak jak mówiłem wam podczas opiniowania, bardzo ciężko z sekwą, albo po prostu robisz domek, river, domek, albo domek, tam piramida, piramida. Ale ciężej by było właśnie ze schodów czy w tamtą stronę, więc do sedna. Ja bym dał tutaj, jeżeli moja opinia nie będzie się zgadzała, to po prostu zedytuję to, ale na ten moment dałbym temu opinię 8,5, coś takiego. Bardzo jestem zadowolony, jest kilka rzeczy, które bym mógł poprawić, ale takie 8,5 to uważam, że duża opinia. Nie pamiętam co dałem Radomowi i właśnie jest to jedyny park, do którego właśnie gdzieś tam głową sięgam, gdzie moglibyśmy coś porównywać i odnosić się i tak dalej, ale dałbym temu 8,5. Naprawdę sporo rzeczy jest. Na niektóre, na przykład na London Gapa musiałem się z flatu odpychać, co mnie trochę irytowało. I mogłem na switchu najechać na London Gapa, bo switch dropa nie zrobię, a z Rock to Fakey nie miałem takiej prędkości. No i najazd na tego raila z wybitki nie miałem na Goofy w ogóle możliwości. Tak więc to tyle. Jeżeli dotrwaliście do końca, dajcie komentarz pod tytułem Skatepark to nie plac zabaw. Tu mamy jedno, tu mamy drugie. Tak więc lecimy. Pozdro.